Ну, итак, что делаем вот тут сейчас? Каков ее программ? Наперво говори Войта, да? Или что? Да, але я не вем, на какую тему я буду говорить. Найди мне питание, и я буду отговорить. Трансмиссия уже идет, можешь говорить, Войта. Я бы просил, когда некакий студент будет питаться в польском языку, я, можно, буду разуметь, але Михале или Яне, прошу, прикладайте мне то до междусловянского языка, аби також слушатели слышали то питание в междусловянске, а я буду отговаривать им междусловянски. Добро, я же. Dobrze, możemy zaczynać. Witam wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie. Chciałabym zacząć od krótkiego przedstawienia prelegentów. Jest z nami pan Wojtek Narunka, czyli nasz główny prelegent. Pan Michał Swat, tłumacz, youtuber, będzie nam dzisiaj pomagał z tłumaczeniem z polskiego na międzysłowiański. Taka sama rola przypada również panu Janowi Baffan-Sternbergenowi. Jest z nami też Jarosław Sychir, badacz języka międzysłowiańskiego. Zaczniemy od krótkiej prelekcji pana Wojtka, potem będzie czas na zadawanie pytań. Także bez zbędnego przedłużania oddaję głos panu Wojtkowi. Ja nie wiem, czy to by ja mówił o projektu. Prvo byli dwa projekty. Jeden projekt byla grupa ľudí u Jana Sternberchena i to byl projekt slovianský. Jazyk, ktorý byl mnogo blízky nynešnému jazyku međuslovianskomu. I ja, neodvisno na Janu, počal dělat projekt novoslovianský, jako modernizácia jazyka staroslovianského. A já nekontaktoval Jana, i kontakt Jan neznal mě. Ale to bylo, myslím, léto 2009. 10 jasno, 1 na 10 to bylo. Tak my kontaktovali se na internetu a našli mnoho podobností mezi našimi projektami a potom byla taká perioda do 2014, ne, to nebylo. 17. Ale v 14, ne, já to mnoho komplikuju. 17, my stretili se na mezinárodní konferenci o međuslovianskom jazyku, která byla na Moravě, kulturní projekt u nás. Já jsem takový předsedník slovianského družstva v Čechii a tam jsme dělali dogovor, že naše dva projekty byly sojedněny do jedinogo. I nazvaně bylo međuslovianský jazyk. To je, že nynější međuslovianský jazyk ima je dva korni. Prvý je Janov i vtorý je môj, tak by som hovoril. No, a čo to ešte treba? Ešte možno interesno dla slušateľov bylo by povedať, ako to bylo s filmom Kolorovaná ptica, malovaný pták po polsku. To bylo lieto 2009. Mne kontaktoval gospodin režisér Václav Marhol. On našel informáciu o mojej knihe, ktorá byla napísaná o novoslovianskom jazyku. To byl starý projekt. A on mě kontaktoval a chtěl koristit jazyk do filma. Za to, že on prvoplánovo chtěl dělat i svůj jazyk. Za to, že Česká filmová škola
i ma je tradiciju umjetnih jezikov do filma. Su nekakve starše filmi gdje su takve nekakve umjetne jeziki, smiješno umjetne i takve. To znači, že on znal tu ideju djelati nekakvi jezik do filma na osnovi scenarija knjigi Kosinskega, jezik Kosinskega. A on djelal taký jazyk sám prvo, ale bylo to mnogo komplikované, zatože on treboval promieniť različné dialogy a bylo to mnogo roboty a gospodin režisér je taký profesionál, že on počal gledať nejakých ľudí, ktorí to už majú gotové. A to je príčina, že našel mne. Ja pamätajú, on mne telefonoval, ja neznal jeho, veľký režisér, neznal jeho a večerom ja sidel v komnate našeho doma a pozno večerom, okolo 10 časín večerom, zvoní telefon, neznajemo číslo, neznajemý numer a tam je, tu je režisér Václav Marhol, gospodinem, prošu, môžete li mne zajutra posjetiť v mojej kancelárii, bla, 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 i tako dalje, tako dalje. A tam mne govoril, že by chotel, aby ja delal dialogy do jegovo filma. No a nakonec toj film my sme delali, no, 9 let sme delali film do dialoga. Dialogy do filma. A nebyli to toliko dialogy, takže kogda delali sa grafičné kulisy na kameru, tak napríklad nejaký Český grad, Český Krumlov, to je pamätník UNESCO, tam sú staré domy a staré budinky, staré ulice i tako. A Jaroslav ima je video. Čau, Jaroslave. A tam bylo treba, aby na ulicách i na magazínach byli nápisy v međuslovenskom jazyku, aby české nápisy byly zakryté. A to ja chcem skazať, že takože jsme dělali mnogo različných nápisov. I takože noviny. Tam byla Trafika, magazín, kde ľudí kupujú cigára i noviny, novosti. A takože bylo treba delať i međuslovianské novosti, za to, že kogdaby niekto videl film a delal fotografiu iz vysokého rozlišenia grafičného, tak potom, kogda by to izobrazil i tiskal, tak by tam byli české nápisy v novinách. Normálno film ide bystro a nečítaje se, ale noviny možno vidieti. Tak gospodin režisér chotel, aby sme takože delali noviny. To značí, že kogda by nejaký, ja neviem, nejaký človek, ktorý interesuje sa do filma i znaje digitálne technológie, tak by bral kartinky iz filma a videl tam noviny napísané v međuslovianskom jazyku. Faktično to sú preložené české noviny iz vremení svetovej vojny, ale međuslovianské nápisy. No, tak to ja myslím, že by mohlo byť i vse na početok. Jane, chceš li niečo dopovedať ešte, prošu? No, čo ja ešte mohu kazať? Naše dva projekty, Vojta, treba kazati, že Vojta organizoval v godu 2017 prvú konferenciu medzislovensku.
I także my jako projekt Słowiański posetili tę konferencję i wtedy jesmo решили szlity nasze projekty. Тому же, no, isto nie było mnogo razlik między nimi. Razliki było mnogo, malenkie. I тогда my решили установити комисію пяти osób. I ta komisja miała likwidować ostatnie rozliki. No i tak jesteśmy zdzielali. Nam ta robota zajęła mnie bolie jeden miesiąc, czyli nieco takiego. No i od tego czasu i mamy jeden język międzysłowiański. No i wtedy nasza obcina była mała, znaczy mała, niekoliko sot ludzi. No a teraz chwała filmu, ale także chwała Radio Free Europe i chwała pracy. Nasza grupa, nasza obcina jest mnogo wielka. Można kazać, że na Facebooku i mamy mnie boje 7 na 10 tysięcy osób teraz i to jest największa obcina po Esperanta. Ako se smotri na jeziki umjetne, očividno. No i ja mislim, že to je veliki naš sukces, že taki projekt, ktorý na početku je bil samo eksperiment. Eksperiment, jestli možný taki jezik, ktorý byl by rozumlivý vsim Slovianom, że ten eksperyment stał językiem. Językiem upotrzebianym. No i trzeba kazać, że jest mnogo gordy z nas, wszystkich, że nam, że uspiało nam się ten projekt. No tylko jestem chciał kazać się czas. Ako budą jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiemy. Jeszcze można objaśnić, jak jest możliwe, że mój projekt i Janow projekt, który neodwisno od siebie poczęli się, byli tak mnogo podobne, już od początku. To jest tako. No to jest mnogo interesno. To może słowiański mój projekt iz Golda 2006 był osnowany na modernych słowiańskich językach. I mate tako, w sredinie modernych języków, tak? Da. Tako, da by język był na samej sredinie. A Wojta zdjel na obrat. Tak. Wziął jako punkt staroslovianský jazyk i modernizoval jego. No i to jest mnogo interesno, ale rezultat, efekt jest mnogo podobny. Da. Takože można kazać, że to był jeden i toj że sam język, tylko z maleńkimi rozlikami. Na úrovni dialekta možno. Da, točno tak. A ještě možno interesno bylo by, že vážný do sotvorenia jazyka, který je razumlivý bez potřeby nikakého předchodného učenia, to nejest toliko pytanie slovníka. Ale jest tu takože pytanie gramatiky. Mm-hmm. Slovník možno už je byl. A slovianské slova v slovníku, to možno nie je taký veľký problém, ako dělat i medzislovianskú gramatiku. No ale znajete, že je mnoho starších projektov.
jest pierwszy projekt i z 17 stulecia. Mm-hmm. Juraja Kryżanica. Da. Są różne projekty z 9 na 10 stulecia. Matyja Majar-Zilski, tak? Zilski i Rajić i Jachoszek i tak dalej. Moment, a Słowiński to jest jeszcze starszy, da? Ili to jest Juria? No da. No nie znajmy to... toczno, co to za język jest, to może nie ma nikaku gramatyku na przykład. Jest sam tekst. Ale все равно, все te gramatyki są blis identyczne k sobie. I to jest też mnogo interesno, że my celo vreme delali jesmo tu, że samu robotu nad gramatykoju z takim samym rezultatem. Tak, także można kazać, że wkluczność z tymi starszymi projektami jest to jedyny język, celo vreme. Međuslovenski nie jest iznalazok iz goda 2017. To jest język, który wsegda już był. Toliko trzeba było go opisać toczno. My toliko opisali, koristili informačné technológie, utočnili nejaké zákony, regularizácie a gramatiky i tak. Ale jazyk už je bio. Dá, to je pravda. V Srbii ili Bulgárii v pravoslavných monastýrách i tamo monachy znajú cirkevnoslovianský jazyk i ja s nimi govorím međuslovianský, tak oni sobie myslet, že ja takože govorím cirkevnoslovianský jazyk. S nejakým dialektom od Čecha ili od západníka, ale rozumiejú. Možno s nimi govoriť. No i pamiętają, ako kiedy jesmo byli w Czechach i byli w cerkwi tamo, liturgia także była po starosłowiansku, ale ja jestem się rozumiał. To zwróci tak podobno k međuslovenskomu. Da. No Michale, ty każe nieco o twojej przygodzie z međuslovenską. Što ja mogu rekti? Približno 9 let. Približno 9 let nazad ja jesam vešel v internet i pomislil jesam tako. Može biti ako te jezike su tako podobne slovenske jedin k drugomu. Ja imal jesam interes v polskich dialektach i tak poczęli jestem oglądać różne etymologie słów. Ja jestem pomyślił tak, ako te języki są tak mnogo podobne, może by ty niekto izmyślił język, który by był silno rozumliwy wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom. I najpierw ja jestem weszł na taką osobliwą internetową stronicę i tam wszystko to było tak mało rozumliwo i to było tak polumrtwo i to był język słowio. I no prosto nie polubił jestem to mnogo tutaj projekt. I potem ja jestem próbował najti jeszcze nieco i uwidział jestem te dwa projekty Janowy Słowiański, tam był nie jedyny Jan, był tak, że to było zjednienie mnogich projektów, tak, że był jeszcze Słowioski
ja myślę. No i także potem jestem widział nowosłowiańskie Wojciecha. Ja jestem począł mówić na tą słowiańską. No i tako poczęła się moja historia z międzysłowiańskim językiem. Najpierw było tako staro forum internetowo Zeta Boards. Aktualno to jest już nieaktywno. No i potem było mnogo drugich dzieł, które myśmy działali. No tako było. Ja. Možno ještě by som kazal, že jazyk slovio je dobrý primér, že vážná je takože gramatika. Za to, že jazyk slovio dělal jeden člověk, kolega, já jeho lično znaju, Jan takože, Mark Hučko, on je Slovákom, ktorý žil v Kanade, v Amerike. A on dělal jazyk mnogo blízký, mnogo podobný Esperantu, ale s slovianskými korenami slov. Kogda človek vidí slovník, razumie je, kako se razumie našemu jazyku. Ale problém je s gramatikou. Za to, že v slovio je gramatika absolutno umětná i mnogo podobná Esperantu, ale ne jest točno to Esperanto. Například, kogda na koncu slova je s, to značí množinu. Například žena je jedna žena i ženas je mnogo žen. A to je strašno. To, ale to nie jest prawda. Žena w slovie to žen. Aha, žen. A plural to ženis. Toliko koren. Aha, ženis. No to ještě strašnejšie. To znači, že kto neznaje schému tutoj gramatiky, absolutno nerozumie, čo čítaje. To nemůže člověk izmyslit toliko i ze svojej mysli, toliko i z svojego znání živých jazyků. Za to, že nikaký slovanský jazyk neima je takú strašnost, jako ženis. A nevím, jakou je ryba. To je možno ryb, ne? A potom bylo by rybis. Jako dvě ryby, ili tři ryby. Ja myślę, no, że słowio jest ryba i rybas. Aha, może rybas. Być. Da, ryba. No tak, że słowio tak, że tworzył swoje nowe słowa. Ale żena jest żen. No. A jest tak, że mnogo ważna wiecz i swojstwo naszego projekta, że to jest kolaboratywny projekt. On nie ima jednego autora. Nejsem já, nejest Jan, ale jest mnogo lidí. A jest komunita, komisia má je 5 lidí a jest ještě širša grupa korisníkov i govoritelev, kteří dělají jazyk živým i probují vše različné formy a potom to jazyk je mnoho razy prověřený, aby byl rozumlivý, aby byl živý. Úspěch projekta je, aby byl kolaborativním projektem, aby i měl grupu tvorcov. A ne toliko jednoho člověka, který někde bude sedět a bude myslet, vším třeba, aby učili se můj jazyk a já sám toliko najtočnější znáju, jako točno to treba být a vsi druhý jsou glupí i debilní, tak to není možno. To je třeba v dialogu i v besedě. No dá, ale zdajíš, to má ještě jednu prednost,
imeno, że imajesz nie samo tworzytelia, ale imajesz także upotrebiteli. Tak. Potrebiteljev. Potrebiteljev. Točno. Korisnikov. Tak. No a tak, тогда уже на початку zaczynajesz od общини ludzi. I bo robota solistyczna jest mnogo interesna, ale to nic to nie daje. Da. A jeszcze można, Jane, jeszcze jedna rzecz jest. Dělat nějaký design, to nie jest težko. Budeš sedět i večerom, i máš čas, i máš vrime, i děláš prvý design. Rozmyslíš nějakou gramatiku, rozmyslíš nějaký slovník a za jeden večer i máš osnovu umětnogo jazyka. Ja, ja som byl mladý človek, ja som dělal niekoľko takých bláznivých jazykov. Ale vsakú formu gramatičnú i vsaké slovo treba prúbovať i verifikovať v nejakom dlhom textu ili v nejakom dlhom govoru. Napríklad ty, jestli preložil knihu Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry do međuslovianského jazyka. Ja dělaju redakciu časopisa, kde sú články ili minimálno rezumé v međuslovianskom jazyku. Ty i ja jesmo dělali tisíce stranic v jazyku, napísali jesmo mnogo slov. A znajú, pamätajú, že nejaký dizajn, o ktorom ja myslel, že je absolútne geniálny, nejaká gramatičná forma ili niečo. Kogda bylo korištěno v textu, v dlhom textu, potom ja poznal, a to nie je tako dobro, vidíte, to je strašná forma, to je treba promeniť. Ili nejaký druhý z našej grupy nechotel to koristiť a sám od sebe donesl do jazyka nejakú formu, ktorá byla ľučia od mojej ili formy nejakého druhého. To značí, ja by chodil, vše je treba provieriať. Vše je treba provieriať dlhými textami i dlhými velikými govorami. Dělat i design toliko od stola, to zná je vsekaký člověk, ale úspěch to ještě negarantuje. Da, choť úspěch takože záleží od designa. Design je mnogo vážný. Může být i korist účastníky. Ludzi, którzy oglądają na tutaj streaming i mają niekakowe pytania. Tak, mam już pierwsze pytanie na czacie. Nie wiem, czy mają panowie podgląd? Chyba nie. Jana. No dobrze, to ja przeczytam. Jaki język słowiański jest najbardziej podobny do języka międzysłowiańskiego, a jaki najmniej? Najbardziej na pewno starocerkiewno-słowiański. Okej, odpowiem po polsku w tym przypadku. Najbardziej podobny na pewno jest język starocerkiewno-słowiański albo starosłowiański, jak się to nazywa. A ze współczesnych języków powiedziałbym, że rusiński. Albo rusnacki też można to nazwać. Może. To jest gdzieś podobne. Słowacki w pewnym sensie. Były też różne badania na temat bliskości językowej międzysłowiańskiego z innymi językami i wtedy wychodzi słoweński. I to jest o tyle ciekawe, że pod względem słownictwa słoweński jest bardzo inny.
ale ortografia jest bardzo podobna i sądzę, że to też odgrywa tu rolę. Więc ja bym powiedział, że słowacki, może ukraiński, rusiński, no i chorwacki może, i gdzieś tam po środku. A który najmniej podobny, to myślę, że przede wszystkim macedoński. Makedoński. Macedoński ma gramatykę bardzo podobną do bułgarskiego i to jest gramatyka, która się akurat bardzo różni od gramatyki międzysłowiańskiej, ale słownictwo ma bardzo południowo-słowiańskie i to słownictwo z kolei jest najbardziej oddalone od naszego międzysłowiańskiego słownictwa. I to dlatego, że języki południowo-słowiańskie się tak bardzo odbiegają od słowiańskiej normy. Tam jest mnóstwo wpływów tureckich i takich innych. Więc bułgarski z kolei ma te same problemy gramatyczne, ale słownictwo ma bardzo podobne znowu do rosyjskiego. A rosyjski akurat, Rosjanie bez problemu rozumieją międzysłowiański, z tego co wiem. Więc to jest moja odpowiedź, ale może ktoś z was ma inne zdanie. Ja by možno ešte doplnil, že je logično, že národné nacionálne jazyky, ktoré sú v geografičnej sredine našeho slovianského kontinua, český nie je. Polský takože, polský je sever, severozápad, český je západ i tak, rosýský je vschod, ale jazyky, napríklad ukrajinský, rusínsky, slovačský i tako dalje, oni sú v geografičnej sredine. A oni sú kandidátami na medzislovianský jazyk. Ale oni sú živé jazyky malých národov. A im mieli svoju autonómnu i specifičnú históriu i evolúciu, i razvitie. Napríklad v ukrajinskom je ikanie. Do i vse. Ili slovačský jazyk, on tam ima je mnogo specifičných slov iz kontinua maďarského i tako dalje. Vse južné jazyky, poludňové po Polsku, oni sú pod vlianiem historie osmanskoj, turečský slovník. I takože niečo málo grečský. A to je príčina, že napríklad nemožno brať slovačský jazyk. Gramatika slovačského jazyka je OK. To môže byť. Za mne, dla mne Čecha, slovačský jazyk je super. Ale kto znaje, čo je gombík, bozga, bocian, i také strašné slova, ktoré sú brané. Ja neviem, odkudu. Možno i z maďarského, možno i z kumanského. Vierojatno ja neviem. Ja som nestudoval to. Ale po príčine takých slov i takých gramatičných specialit nemožno brati nikaký jazyk ako medzislovianský. Napríklad rusínsky takože môže byť dobrým kandidátom, ale je to mnogo malý národ a takože s specifičnou históriou a slovník rusínskoho jazyka takože mnogo promienil sa po príčine ichnej histórie. A to je to, že nemožno brati. Možno bylo by, ale to je toliko teória, to govorujú, čo to myslím, že napríklad ukrajinský ili rusínsky jazyk, kogda by on promienil sa, reguloval sa i povratil, vrátil nejaké slova do medzislovianského kontinua, historičnogo, potom bychom mogli kazať ti, že náš medzislovianský projekt je bezpotrebný za to, že možno koristiť ukrajinsky. Ale treba bylo by odkydať ikanie,
Treba bylo by odkýdať i nejaké formy, ktoré sú specifičné i tak. To ja myslím. Ale pravda je, nakonec bych ja kazal, že sú jazyky, ktoré sú blížejšie do međuslovianského i jazyky, ktoré sú dalie od međuslovianského. To je pravda. Tako to je. Ako ja mogu rekti niečo, no, zaisto myslím, že makedonské i môže byť i bulgarské, to sú tie jazyky, ktoré sú najdaleké od međuslovianského. I to, čo riekol Jan, to je zapravdu tako jest. No odnosno starocerkovno-slovianskogo, moja opinia, moje mnenie jest nemnogo druge. Myslím, že međuslovianski jest aktualno vyše blízky k našim slovianskim językam od starocerkovno-slovianskogo języka. I za to tako? Za to, že za to, čo prosto starocerkovno slovianský jazyk má mnoho archaizmov. To je akoby počiatok, od ktorého ischodne slovianský jazyk, tak by teoreticky možno riekti, da? On je mnoho podobný k praslovenskomu. No jednočasno sú različné deklinácie, formy, ktoré už izumrieli v slovianských jazykách. Napríklad ja, da, ako Poliak, mogu rozumieť međuslovianský, ja hovorím na međuslovianskom jazyku. Ne, ja neučil, ja som sa na druhých slovianských jazykov. Ja mogu rozumieť druhé slovianské jazyky. No ako ja čítam prosto nejaký text na starocerkovno-slovianskom, to mi je veľmi trudno rozumieť. To ja približno mogu nerozumieť i nič to mogu nerozumieť. No, i takože odnosno toho, kakový jazyk, ktorý jazyk je najbližší, ja, kde napríklad kopiujú texty međuslovianské do Google Translate, to je jeden z metodov, ako ja delám, tvorím anglické podnapisy do mojich video. Takže aby takože anglickojazyční ľudí mohli rozumieť, ako funkcionuje tento projekt. Ja prosto píšu najprv podnapisy na međuslovianskom jazyku, a potom to kopiujú do Google Translate. Google Translate myslí, že to je chrvatský jazyk. Ale to je pravopisom. To je pravopisom. I potom on to prevodí i to je zaisto dobrý prievod. Da? Dobrá robota. Ja potom jedino delajú malú verifikáciu i ja imam anglické podnapisy. Za to ja myslím, to môže byť zaisto blízko niečo ako chrvatský, slovenačské, niečo tako, môže byť zaisto nemnogo slovačského, niečo medžu tým, niečo medžu tými jazykami tako. Možno interesné by bylo, kogda bychmo koristili polský pravopis, ktorý je mnogo specifičný, dvojnové i tako, ale byl by to točno medžuslovianský jazyk. Ja som tak probovali. Polským pravopisom. Ja tak, som tako probovol, ja som dielal s jotovanou kirilicou, ako napríklad v ukrajinskom, da, i potom takože s polským pravopisom. A aký byl Google Translate imal problém s polským, za to, že môžeš písať tými čiši, ako dva znaky, da, C i Z, no fonológia, fonetika je mnogo rozličná. I tak ako Google Translate v polskom jazyku jest dzieci, a v međuslovianskom dieti, Google Translate to nie rozumieje. I takože i on mogol to prevodiť, no to bylo veľmi slabo. Takože tako bylo s rosijským jazykom, ja neznám za čo. Takože mogol jesem písati jotovanou kirilicou i Google Translate govoril, to je ruský jazyk. No,
było mnogo, mnogo rozlicznych grzeszek i tak dalej. Ja jestem słyszał od Adama Goli, także jeszcze drugi metod. Ako brati jotowaną kirylicą i archaizowati ją do starej bułgarskiej kirylicy. Aha. Google Translate będę myśleć, że to jest belgarskie i także będę dobrze przewodzić. Bo ja nie próbował, jestem to, nie weryfikował, jestem to dobrze, jestli to zaisto dobry metod. No, ale tu miesza się no. Prawopis, a miesza się język. Ale ja niekiedy jestem napisał, tak nazywajmy polonizator. Polonizator. Można jest pisać międzysłowiański tekst, ale przetworzyć ten tekst na polski prawopis. Aha. No i wtedy to isto wygląda jak polski. No to jest już mrtwo, to nie jest już na twojej stronicy. No może powrócić się. To jest dobra idea, zaisto. Možno ešte k pýtaniu starocirkovného jazyka. Starý cirkovný jazyk je archaičný. On je z Veľkej Moravy 9. storočie, Čechy a Slovákia a Moravia. A potom byla pravoslavná evolúcia v srednom veku a nynešný moderný cirkovnoslovianský jazyk je druhý od starého jazyka Kirila i Metodia. Ale on je i z, akoli dobro pamätajú, i z 17. storočia, i z Rosie, kde oni tiskali nejaké prvé liturgičné knihy v tutom jazyku a tam je mnoho rusizmov. Samo jeden primjer, slušajte. Mi imajmo se. Napríklad pýtajú se. To jest v našich jazykách. No, rosijský jazyk to miesto imeno se pripojuje k glagolu ako jedno slovo a v ruskom je sprašivajus. Sprašuješ sa, no to nie je ako v ruskom jazyku nie je povratno s, ale v nejakých slovách napríklad, kde je s, moment, ja nyní neznajú, pomagajte mi, kde je v rusínsku? Učus? Odučiti? Tak, točno. Učím sa, učus, i tak. A to sa píše ako jedno slovo do jednoho. Je to zakončenie glagola. V rosijskom. I v modernom cirkevnoslovianskom liturgičnom pravoslavnom je to takože ako rosijský. Tam je mnogo rosijských elementov. A kogda by bral se starocirkevný jazyk iz 9. storočia, on byl v starom vremení takože v matematičnej sredine. Za to, že Kiril i Metody, oni dělali to jazyk na osnově dialektov, živých jazyků primitivních, které byly v tutom vremení. Jasno. A byla to možno nejstarší forma međuslovianského jazyka. Literární međuslovianský jazyk. Možno i tako to bylo. Ale naše národné jazyky i měly evoluciu, šli dále, jako Michal govoril, že některé formy jsou už mrtvé a proměnili se. A fakt je ten, že nějaké formy išly zajedno s všemi našimi jazykami. Proměnili se. Něčto je už historie u nás všech. A potom je logično, že naše jazyky nyně v modernom vremení jsou nějaké kontinuum, oni jsou daleko od sebe, ne tako blízko, jako byli, to je jasno, ale na druhém městu. A starý cirkevnoslovanský jazyk je tam, kde byl.
to značí, že on je mimo sredinu. A nemůže služit jako nějaký etalon mečuslovianský i tak. Za to, že vše naše živé jazyky odišly na druhé města. A idea mečuslovianského jazyka je tako, že aby jsme našli novou matematičnou sredinu. Za to, že stará je historia. A můj ličný opit, můj personální opit s pravoslavnými lidmi někdy je taky, že oni tomu rozumějí jako folklor i oni takože nerozumějí staroslovenskému jazyku. Oni toliko znají i z religie nějaké molitvy i tako, a to je jako někteří lidi znají latinsky. Že oni to znají i myslí, že rozumějí, za to, že od své mladosti to slyšeli v církvi a slyšeli to od duchovníka a slyšeli to od druhých i tako, no to je OK. To se nazývá okamenělé formy, da? Okamenělé, no tak je takové. Aha, нечто с коренем Петро, да, Петро, mm-hmm. Петрониме, може бити тако, да. Mm-hmm. Такове, да, и фрази, которые несут осмислене, да, просто запам'ятане, но не осмислене, да. Але то є учення, то не є розумівост без потреби учення, але то є учення. Kako by to byl nějaký tuzí jazyk. Tako člověk normálně učí se druhé jazyky. Tam nejest ten efekt, že by jazyku bylo rozumětí bez potřeby učení. Za to, že je tam kulturné učení. Například i Ukrajinci, ty Jaroslave, my druhý Slovani myslíme, že rosyjský jazyk je mnoho podobný ukrajinskému i vsaký Ukrajinec automatično rozumie rosyjskému. No to nie je pravda. No, to nie je pravda. Byl kulturní pres a bylo učenie. Ty jsi bral i z televizie, i z kníh, i od vsekudu rosyjský jazyk i naučil se jeho. Да, мислю, да, то есть тако вище подобно до правди. А то залежить від контакту, да? Ако да. Контактування є много часто і тако може бути ізнуджено, да. То будеш рафінувати своє розуміння язика, очевидно, в живій комунікації тако подобно. Ну і, наприклад, ако чоловік і який не знав польського язика, да, і він є українець і досить много слише, просто пасивно, да, то він починає вище розуміти з кожним всяким етапом. Да, да. Да. Інтересно є, що наприклад, росіяни із другої сторони границі oni nerozumějí ukrajinskému jazyku. Za to, že nebyli v kulturním kontaktu, málo sluchali ukrajinsky v televizi i nečítali ni jednu knihu v ukrajinském jazyku, to značí, že Rosiani, oni očekávají, že Ukrajinec automaticky bude rozumět i rosijskému, ale oni sami, Rosiani, ukrajinskému nerozumějí. To není symetrično. Не асиметрично, знам із свого власного опита, із живота, із життя, що росіянин потребує, може, один місяць, да, в комунікації з українцями і слухати, аби почати розуміти таку всякоденну мову. Але то є учення. Так. No, v anglickom, da, je termín exposure, da, expozícia, da, no, ja, do jazyka, da. Jasno, expozícia.
Moja opinia, że międzysłowiański nie jest точно archaiczny i nie jest tak podobny do cerkownych języków. Myślę, że cerkowne formy i mają mnogo takowych egzotycznych dla modernego człowieka fenomenów, tam i glagolny system jest немного другий, минуло время, есть минулий час, есть много другий, аористи і така вище комплікований систем. Мислю, що візія міжслов'янського є синтез язиків і упрощення, головно. Правопис, ортографія є досить синтетична, да? Можемо видіти, що вона є досить подобна, вельми подобна до хорватського правопису, але і має і ще бонуси, да? Наприклад, яд від чешського, ну, який можемо видіти в чешському, словацькому, да? І тако і разліка, да, некака різниця між і «и», що немає, да, в хорватському, наприклад. Можемо видіти, що, ну, тако говоримо, можемо мало продовжити, да, о хорватському. Наприклад, можемо видіти, що єднина іменників є досить подобна. Але множина словоформи падежі, суд, ну, вони будуть для хорвата потребувати некоторого учення. Ако он буде хотіти говорити, ну, вище коректним міжслов'янським язиком, вище близько до системи. І так можна буде поглядати з всяким, з кожним язиком. Тут треба буде нечто модифікувати в своєму язику. Будуть некоторі аспекти, які, да, будуть різні, але пріоритет є, що то буде немного. То можуть бути різні аспекти язика, але головне, що для чоловіка не буде то потребувати некоторий великий обсяг учення. Да, согласен. Наприклад, мені хрвати казали, що єднина є як хрватська, то ти єси говорив, але множина, граматична множина є російський язик. Міжслов'янське. Ну, можна спут ам, а ми. І подобна і до української, подобна є. Ну, да, ам, а ми. Але то ми смо умітно делали, аби неотвисно от рода мужського, женського, середнього, аби всегда було толико ам, а ми. Каменам, женам, мужам, ам. Все є ам. Дітям, все є ам. Але то є опрощення. Да, то є опрощення. Bo inaczej byłoby om, im, am, że nam, człowiekom, amenom, dzieciom i tak dalej. Tak. Ale to також byłoby można. No, ale to trzeba kazać, jest oproszczenie. Ale w porównaniu k staroslowiańskiemu єднина є близько ідентична для всіх слов. Да. А множина є опрощена, але також ідентична в формі женської. Ано. Ну і що є ще? Ну і двоїна. Але мислю... Не маємо двоїну в міжслов'янському. A Vojtěch je... Já jsem dělal dvojinu, ale toliko... Ale ta dvojina je mnoho interesná, ale je neupotřebíma. Ale já jsem našel interesnou věc, interesný efekt, že například, kogda je uši, oči, uši,
Tak, potom to jest moment, to jest jako dvojina od ženského, že ona funkcionuje jako moment, já to nevím, nyní já třeba pozrieť se do tablice. Ale to našel jsem symetrie. Jest očima. Aha, mezi očima, očami. Já nevím, něčto jest originálno dvojina, ale služí jako množina. Je tam mnoho symetrií. To jsem našel. Taký efekt. Ale to je vše oproštenie, ako hovoríš. To je vše oproštenie. No, i za to jsme ukázali, že také slova, jako uši, oči, skladňajúce jako ženské slova roda kost. A, tak, to. Tam, no i tako, že samo možno kazati deti, detam, deťam, ili tako dalje, deťami. To je oproštenje, ale to djeluje, to funkcionuje. Dobro to funkcionuje. No, ale może budu jeszcze niekakie inne pytania k nam. Tak, mamy inne pytania. W jaki sposób wybrano flagę języka międzysłowiańskiego i jej barwy? Tri međuslovianske kolory plus žolty. Žolty bylo z ukrajinského. Je to zlatá barva, je to ukrajinská barva, je to bosenská barva. I makedonská. I makedonská. Jaká ještě? Rusínská? Kašubská. To kašubská, no vidíš, kašubská. To je tako doplněně. Četvrtá kolorová žolta. A tri kolóra, to vsegda bylo. Biela, červená i... ako to my govorimo? Nebeská. Nebeská. Tak? Modré. Sinia, takože môžu. Dá, modré, biele. Modrá, no modrá to znám, to je česky. Červený. Ale to je flaga panslavistov. Dá, to je panslavistov. No, ale... My ne chcemo byti panslavisti. My ne chcemo byti politiki. Tak. My jesmo jazykoznawci. My zajmujemo se jazykom, a ne politikou. A flaga wszechsłowiańska po našemu mnieniu jest prije polityczna. I za to taki design w czterech kolorach. Ale flagu i smyslu Makedoniec. Znaliście li? Który? A ja nie pamiętam. To je było dawno, w godu 2006. Da, predže bylo mnoho flag, ještě byla ta zastava, bylo to známé slovenského, novoslovenského, novoslovenské imal takový trojlist, da. Novoslovenský imel trojlist i potom ještě naše družstvo imelo glagolicu, bukvu S. Krug. Da, i slovenský imal drevo, ne tako, ako ja dobro. Drevo, da, to. Na bielom, ne? Drevo bylo červeno. A to bylo slovenský. Jo, to bylo slovenský. No, slovenský byl potom sjedinjený, da? Slovenský imal... Da, slovenský. I tri zvězdy, byly ještě tri zvězdy, ne? Da, nešto tako. A te znamena ještě sunt, može byti na Janovoj stranici, ja ne znam. Da, je tam. Je možlivo tam je uvidieti. Ale nynešná zástava, nynešný flag je dobrý. On je prostý. Ne? Je prostý. Moderný. I to je dobro. Je prostý. Je abecedu Dria Moriakov.
kde vsaka malá zástava, kolorovaná zástava, ima je písmeno, ima je jednu bukvu. A je tam také, že bukva, ako i na švák. Kako? To znamete, ne? Kada sú koráby na moriu, tak byla taková abeceda s kolorovanýma flagama i vsaký flag imiel nekakú bukvu, nekako písmeno abecedu. To ty máš na mysli protokol komunikácie korábov. Dá, to myslím. To myslím. Avarijný protokol, da? S flagami. Uh-huh. A byl tam i náš flag. Nekaká bukva byla našim flagom. International Maritime Signal Flag. Wikipedia znaje vse. Dá, je tam. Ja vám... A či sú ešte nejaké pytania? Tak sú. Napríklad, či v plánach je umieščenie jazyka międzysłowiańskiego na platformách takých jak Duolingo, by więcej osób miało do niego swobodny dostęp, czy są też inne sposoby promocji języka? Myślę, by jest dobro dla Michała tutaj odpowiedzi. Ja mogę rekti tak, aktualno jest niekoliko projektów odnos podobnych k tomu. I najprvo ja bih htjel zdjelati videokurs međuslovenskog jezika na međuslovenskom jeziku. I to už ja jesam počel tvoriti. Jest približno 3-4 epizode sud ob međuslovenskom alfabetje, takom prostom alfabetje. No, i potom, kdy ja budu to zakančati, uvidimo. Takože ešte bude vierodostojno nekaková poľská verzia knižky Vojtecha Merunky, takože ja s tom rabotaju i ešte drugi kolegi iz Discord servera, takože Filip iz Srbije i tako dalje, takože budemo delati. No i uvidimo ešte kakove budu glase od tych ljudi iz servera, iz facebookovoj grupy, ako ljudi budu odgovoriti, že to jest im mnogo potrebno, že treba jest veľmi dabe zdjelati, naprimjer, kurs na Duolingo, a nie nekakove turistične, naprimjer, konversacije, to tako, že ja chcem djelati zajedno s Jaroslavom i drugimi ljudjami, budemo suditi, či to jest više dobro djelati, da, to ešte... To ešte budeme vidieť to. No, na tot deň najkompletnejší opis međuslovianského jazyka, myslím, jestvuje v knižnom formátu, v knižnej forme, v knihe Vojtecha, da? A na websajtu Jana van Stenbergena takže on jest v anglickom jazyku. И мислю, есть некомплетный, неполный приклад той грамматики в еще одном серверу, такой аналог Википедии в междуславянском языку, да, esvmirahe.org, ну, может, некто будет написать, Меджувики, да, может, будет некто написать линк. За то, що то є вельми дуже інтересне джерело текстів, і просто люди можуть вище читати, більше читати тексти, і від контакту з язиком ви також се навчаєте того язика. Ну, тако є правда життя. І маємо некоторе індивідуальне відео в каналах. Sandra nešto publikovala, Learn Interslavic with Sandra, ale on ne je skončený. I tak Michal, myslím, govori aktuálnu reč, že bylo by veľmi pomočno slyšati glas publiky, glas auditoriuma, можливо, некоторые тематики, некоторые специфичные темы могли быть первокорисны для людей,
І так то би могло дати вище скорейша публікація актуальних тем. Я їм також послав лінк до того, tutego opisania gramatyki międzysłowiańskiej i zaisto tako, że ja jestem napomniał o tym chwala Jarosławie. Jarosław tako, że imal ideję, aby iskoristati tą gramatyką iz medżuwiki i dielati takową kompletną gramatyką międzysłowiańskiego na międzysłowiańską i potem to niekako dodawati, na przykład do słownika Czerebiedowa. To by trzeba by było, aby to było nemnogo, to była nemnogo druga struktura, jako na web stronicy Jana, za to, że gramatyczno tam są, na stronicy Jana jest opisanie k ludziom angielskojęzycznym i tak tam są mnogie takowe gramatyczne, specjalistyczne słowa, a jakoby to było na międzysłowiańskim języku, potrzebno by było, aby to było wyższe tako opisanie, aby to było możliwe objaśniti ludziom, tako, aby to było rozumliwo. Da, za to, że to te gramatyczne terminologie, ta gramatyczna terminologia w słowiańskich językach jest rozliczna prosto. I to tako, że będę mówił diety, jak to. Ja jeszcze i mają pomysł przepisać knigu učebník do međuslovianskog jezika. Že by kniha byla v međuslovianskom jeziku písaná o međuslovianskom jeziku. To takože je ideja. No, znači, ja to znači potrebujemo nekako sjediniti tam te usilja. Da. No, da, to je aktualno. Ali mislim o interaktivnom formatu, da, interaktivna forma, kako Duolingo ne jest dostupna tut день. To bude potrebovati mislju dost velikoj inicijativi i mnogo resursu ljudi i času. To je pravda. A ještě jsme imeli novosti, izvesti info, točka info, a tuto i server umrel. On ještě jest, já jeho držu, já plaču tuto i server, ale neima je nových článkov. Tam my jsme to chtěli obnovit i už lidi na serveri, jako Alla, například Sokolova, počeli písat mnoho nových článkov, no tam potom byly informatické problémy na serveri. I nie mogli jesmo to nikak opublikować, tam techniczne problemy byli. No to jest super, to jest super. Ja jestem począł niekaką dyplomną robotę mojego studenta na fakultetu, aby działał specyficzny serwer na nową wersję izwiesti. Jestem to dał na domenu interslavik.news. Ale to bude dlouhý projekt. To může přetrvat ještě 6 měsíců. Nebo možná vyše. Ale bude. Bude to normálna, regulárna diplomná robota. No i máme aktivnosti, da. I myslím, že bude dost dobré a jestli budou ještě dobrovolci, za to, že vy můžete takože mnoho pomoci projektu i jako jsme govorili předže, že projekty mají mnoho tvorců. I govorení je takože tvorení i vsaká aktivnost, kontribuce do projekta mohou být velmi vážlivé. Mnogo dobro by bylo napísať nejaké články na turistické lokality, dělat i kulturní diplomaciu. Nemyslím politiku, ale kulturu, kulturná diplomacia, aby například jsou pamětníky UNESCO zapísané do světového UNESCO na Ukrajině, na jugu Evropy,
sekundu. A možno bylo by dobro napísať článok v Međuslovianskom na nejaký konkrétny archeologičný lokalitet ili starý grád, starú tvrďavu, niečo a opísať ti to, aby turisti mogli to čítať a rozumieť. Čez kultúrnu diplomáciu. Taký dobrý. Ale to vše je treba robota, písať články a naučiť sa jazyk. Ja viem, že jazyku je možno rozumieť bez potreby učenia, ale trebujemo, aby možno 1% populácie aby znalo jazyk aktívno, aby mogli tvoriť i písať. Napríklad, ja imajú mnogo dobrého priateľa, profesora v Zagrebu na univerzitetu, Emila. On ľubí jazyk, govorí o tom studentám, vše dobro delaje, ale jazyk neznaje. A ja jemu govorím, prošu tebe, uči sa međuslovianský jazyk, niekako. Ja to nepotrebujem, ja tomu jazyku dobro rozumiem, bez potreby učenia. A kogda niečo chcú, ty mne to budeš preložiť, ja to nepotrebujem. A ja by takého človeka ubil, za to, že komunita je veľká, i majemo tisíce ľudí, i ja je govorím, a ty, jesi blázen? Ty myslíš, že vše tisíce ľudí, kogda oni budú trebovať, budú pýtať i mne, ili Jana, ili Michala, ili Jaroslava, aby preložil. Je treba, aby nejaké malo procento, takože znali jazyk. I odkovor typičný je, a ty znaješ najľúče to jazyk, mne je težko sa učiť, ja jemu dobro rozumiejú, to je dostatočno a to je problém. A to ja takože vidím ako problém našeho projekta. Mnogo ľudí ľúbet jazyk, mnogo rozumieje, možno vsi rozumiejú, statistika byla 84% rozumie je perfektno. Ale kto se bude učiť, aby tvoril nové texty? Nemôže vše delať Ján Vojta. Mašiny, Vojta. Mašiny budú. Mašiny. A kto bude programovať? Umietná inteligencia. A ja budu bolestný z toho. Ja nakonec budu končiť v bláznivom domu. Po mojemu mneniu, takože to je častično problém so slovníkom. To je takože jeden z tých povodov, že novým ľuďom môže byť trudno rozličať, ktoré slovo je najvyššie rozumlivo, a ktoré nie je rozumlivo. No. Je pravda. Ну, коли говорив, я сам казав, я сам о синтетичній природі Междуслов'янського, да, то треба і спомнити, що да, і вокабуляр, да, словозбор Междуслов'янського є такий синтез полуночного, северного и южного полудневого славянского света. И достаточно часто можете найти для всякого концепта, для всякого слова некоторый вариант, который будет выше разумливый чехам, полякам, украинцам, да, и может быть и вариант выше актуально разумливый сербам, словенам, булгарам, росіянам і так подобно. І да, і тут мислю, да, Михайло той має на мислі, що тако може бути дві, може бути три, і понекогда може бути чотири форми, да, для некоторого концепта, але всяка і має некоторий контекст, в котором би вона би була вище корисніша. Але то не є так ясно означено. Тут день, і то є один із цілей проєкту в тутом літу і в минулому літу також тут той момент рафінувати, поліпшити. То є робота Ярослава,
Teoretično tako, že mislim, rabotajemo ja, Jaroslav i mnogo drugih ljudi iz servera, no generalno Jaroslav jest glavni rabotnik, zato že on jest programist i tak on drži silu v svojih rukah generalno. Da, treba vzeti vakaciju, takú kreatívnu tvorecku vakaciju, da, aby to zakončiti. Dajte treba. Mi 500 000 eur i 6 mesecev vremení a ja budu takože tvoriti a takože som programist. Ale prvo trebujú 500 000 eur i 6 mesecev časa. Да, час такий посвячений, дедикований час, то є вельми потрібно, да, для таких задач. Да. Ну, за то же Меджуслов'янський має стандартний правопис і має етимологічний правопис, який є вище подобний, вище близький до праслов'янських реконструкцій. Да, то існує програмістична можливість сравняти слова меджуслов'янське з словами модерних язиків і калкулювати дистанцію між словами. І так можна, то є головна ідея, аналізувати, які слова будуть розумливі вище тим чи другим слов'янам. Да, да. No. Já ještě Já bych chtěl doplnit, že meďuslovianský projekt, to neje toliko jazyk, ale to je systém komunikace, systém meďuslovianské komunikace. I vsegda, například já jako Čech budu rěkti, budu govorit i nějaké slova, které budou zvučet češsky druhým ušam. Всегда некакий поляк, который будет говорить меджуслов'янски, будет иметь нечто из польского, а будет а той человек, который имеет музыкальный слух, будет знать, что он говорит, он как поляк говорит, или украинец говорит, или рус говорит, или серб говорит и так далее. Английский язык, который есть на целом свету, он также не имеет один центр. Ale je amerikánský center, tam je specifický akcent i specifický pravopis. Je britský, britanický center, je takože australský i tako, ale je to jeden jazyk. Za to, že je to systém komunikace. I náš meďuslovianský takože já myslím, že by mohl být i systémom komunikace i ne jedným zlatým etalonom točným, ktorý by treba bylo znať na 100% i písať i pravopisom i tako. To ja myslím, že to je systém komunikácie, ako hovoríte. Takože i dnes, kde ja besieduju s vami, takože ja v svojej mysli transformuju nejaké české formy slov, i nějaké ty do meďuslovianského systému, aby bylo lepší rozumět od čistého českého, kterým nyní negovoruju. I to já myslím, že tako, že je třeba lidem kazati, protože oni i mají strach. Oni strachujú sa. Ja nebudu govoriť meďuslovianský. Ja ešte to jazyk neznajú dobro. Ja by negovoril točno. Ja by delal grešky. Ja nechoču, bla, 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 nechoču. To je zlý prístup. Treba jesť, neimieť strach i koristiť systém. No da, i sú ľudí, napríklad na našich konferenciách, ktorí načeli govoriť na meďuslovianský už posle dvoch dniev. Dvoch. Tak to deluje mnogo dobro. Treba prosto čítať meďuslovianské texty, treba slyšeti meďuslovianský i
автоматично начинаеш говорити. То есть много просто. Так, точно. Да, и в тутом лету, мислю, уже имаємо, уже имаем ситуацию лепшу от минулих лет с контентом, аудио-видео контентом. Главное жерло, главный источник, то есть, мислю, канал Михала Свата, который с нами, да, на YouTube. Мислю, выше 50 видео, а может и выше, уже опубликованы, але также имаем актуально междусловянский подкаст, несколько эпизодов с свободного, такого импровизованного говорения. Да, и то может быть и доброй практикой для слушания, для всех тех, кто се интересует междусловянским. Dziękuję. Czas, który mieliśmy przeznaczony na wydarzenie, niestety już minął, ale dziękuję panom serdecznie za wzięcie udziału w wydarzeniu. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś podejmiemy współpracę. Także wielka chwała. Ja mnogo dziękuję za możliwość wystąpić i mówić z wami. Było mi mnogo miło i mnogo dziękuję za wszystko. No. Ja również dziękuję wszystkim za uwagę. Było ciekawie, było miło też się spotkać znowu. I mam nadzieję, że to nie był ostatni raz.